Czy jesteś kretynem? Idealna k***wa. Nara. Jeśli tak, to jest nas przynajmniej dwóch. Człowieku, idź stąd, bo jestem Tuskiem swoim idiotą. A w zasadzie to blisko 40 milionów. A ci dwaj panowie o to zadbali. Możemy jasno stwierdzić, że co jak co, ale imprezy to Donald robić potrafi. Można by wiele o tym człowieku powiedzieć, ale jeżeli chodzi o organizację, to zna się na tym przynajmniej tak dobrze jak na aferach. Albo i lepiej. No fakt. Nad organizacją tego marszu pracował cały sztab ludzi, ale twarzą tego wydarzenia był właśnie Donald. Ja osobiście nie poprosiłbym go o organizację domówki, bo ludzie mogliby się nie zmieścić w mojej miejscowości. Ale czy faktycznie całą imprezę rozkręcił właśnie Donald? Otóż nie tak do końca. Nie od dziś wiadomo bowiem, że do tańca trzeba dwojga, prawda? A jest jedna charakterystyczna postać, która na billboardach prezentowanych na marszu pojawiała się w zasadzie tak samo często jak Tusk na telebimach. Postać, którą mam na myśli, jest postacią, która idealnie dopełnia pana Tuska. Już pewnie doskonale wiecie, kogo mam na myśli. Oczywiście prezesa partii aktualnie, władzę piastującej, czyli Jarosława Kaczyńskiego. We własnej osobie. Pozastanówcie się, może nie tak do końca większość tych ludzi zebrała się na marszu dla Donalda Tuska, a raczej przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Możecie się ze mną spierać, czy to zasadne używać tutaj Kaczyńskiego, a nie premiera Morawieckiego, ale nie ma to większego sensu. Każdy wie, o co chodzi. A ja chciałbym skupić się raczej na innym aspekcie. Czy dzisiejsza aura polityczna wam czegoś nie przypomina? Co łączy Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego? Oczywiście Kaczor Donald, bo poza nazwą to ma delikatne problemy z wysławianiem się i pluciem na rozmówców. Ten pozornie suchy żart, który właśnie wam zaprezentowałem, skrywa jednak w sobie coś znacznie mroczniejszego. A mianowicie swoiste drugie dno. Tak się składa, że zamiast szukać różnic między partią Donalda a Kaczora, to powinniśmy skupić się na tym, co ich łączy. A raczej co łączy rok 2015 i totalny upadek Platformy, którego skutki Platforma odczuwa do dzisiaj, z rokiem obecnym, w którym jest niepokojąco wiele podobieństw. Pomijając fakt, że Polacy, czyli my wszyscy, od lat jesteśmy rozgrywani wciąż w ten sam sposób. Zauważcie, że poza kiełbasą wyborczą, czyli czymś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, w myśl zasady należy nam się, jest jeszcze sporo podobieństw między tymi partiami. Spróbujcie przedstawić sobie plan wyborczy PiSu czy Platformy Obywatelskiej. Tutaj właściwie poza socjalami, na które się powołują i którymi póki co dobrze nas rozgrywają, to ich program składa się z haseł: jeśli nie wygramy my, to wygrają oni. Prawda, że to urocze? Nie przypomina wam to czasem czegoś? Ta aura lekkiego niepokoju unosi się wręcz w powietrzu, którym oddychamy. I nie jest to koronawirus oczywiście. Na potrzeby tego materiału postanowiłem dokonać pewnego rodzaju uproszczonych porównań, na których dogłębniej nie będę się skupiał, bo właściwie każde z nich wymagałoby osobnego odcinka. Ale posłuchajcie. Aura, jaką pamiętamy z 2015 roku, to było narastające od kilku lat obrzydzenie rządami Platformy Obywatelskiej, które po czasie przerodziło się wręcz w swoistą nienawiść, która była efektem wszelkich afer, poczucia bezkarności. Obecna aura, która jest już tak gęsta, że w zasadzie można by ją kroić nożem, jest, zauważcie, łudząco podobna. Owszem, w dalszym ciągu jest wielu zagorzałych pisiorów. W większości są to osoby, które w sercach mają wyryte miłosierdzie socjalne. Ale natłok afer, nieprawidłowości, długów, jakie kreują i jak niewłaściwie prowadzą politykę, zaczyna już ich chyba przerastać. Analogiczna sytuacja była właśnie za rządów Platformy, gdzie ten balon już był na tyle mocno nadmuchany, że wystarczyłaby tylko mała pineska, aby uszło z niego powietrze. Jeszcze przed 2010 rokiem Jarosław Kaczyński kojarzony był głównie za sprawą mediów z pewnego rodzaju oszołomem, który chciał nas skłócić z całym światem. Kojarzony był z człowiekiem, który nie przebiera w słowach i którego nie wyobrażaliśmy sobie jako naszego przywódcy. Nie bez powodu premierem był ledwie rok. A jednak minęło trochę czasu i nagle PiS odbudowało swój elektorat i udało mu się osiągnąć cel, którego trzyma się do dzisiaj.
No i kiedy jak nie właśnie teraz mamy analogiczną sytuację. Tusk został wręcz pogoniony z Polski, a uciekając zahaczył przypadkiem o Unię Europejską. No i znowu, mija parę lat, wraca i bum, elektorat odbudowany. Mimo iż dalej spotyka się z krytyką i wytykaniem mu jego afer, to z jednego konkretnego powodu coś Polaków znowu do niego kieruje. Ale o tym później. Mając coraz więcej zwolenników, dąży do objęcia władzy w Polsce. Następny przykład może nie będzie on ani odkrywczy, ani wybitny. Z czym wam się kojarzy TVP? No aktualnie według zdecydowanej większości Polaków jest to po prostu TVPiS, co oznacza, że całodobowo sieją propisowską propagandę. Nic więc dziwnego, że marsz 4 czerwca przedstawili z kompletnie innej perspektywy niż reszta mediów. Wiecie, że to tylko garstka osób była, że brutalne i chamskie hasła i że pogonili dziennikarkę TVP. A jak to było w 2015 roku? Tu znowu analogiczna sytuacja, jednak podstawcie sobie w miejsce TVP TVN, a w miejsce marszu 4 czerwca Marsz Niepodległości, który był swojego rodzaju antytuskowski. I sytuacja była równie analogiczna. A na koniec perełka, która może wzbudzić nieco kontrowersji. Nie mam zamiaru tutaj nikogo obrażać, jedynie porównuję analogię, żeby nie było. Kukiz 15, który miał być ruchem oddolnym człowieka, którego raczej nie kojarzyliśmy z polityką. Co było później? Z jego postulatami, z jego ideałami, z jego... No dobra, dość tych porównań. Wszystkie postulaty się zeszmaciły. I tutaj analogicznie podkładam Konfederację i pana Mentzena. Nie twierdzę, że Konfederacja w jakikolwiek sposób się zeszmaci, tylko że w tle obecnego absurdu są na analogicznej pozycji, w której znalazł się właśnie w 2015 roku Kukiz. Przytoczonymi tutaj przeze mnie analogiami chciałbym zwrócić waszą uwagę na pewne zagadnienie. Ewidentnie powtarza się sytuacja z 2015 roku, tylko w drugą stronę. Wygląda to oczywiście jak naturalna kolej rzeczy, ale co jeśli to wszystko było zaplanowane? Co jeśli PiS osiągnął cele, które mieli osiągnąć, narażając się opinii publicznej, i następuje swoiste przekazanie władzy? Czy może faktycznie ludzie mają już dość PiSu i zaczynają się buntować? Raczej nie ma co liczyć na to, że jak Tusk dojdzie do władzy, to nagle coś się zmieni na lepsze. Ludzie, owszem, częściowo są zdolni do zmian, ale chyba nie na taką skalę. Uważam jednak, że jakby nie było, co jakiś czas układ sił w parlamencie powinien się zmienić. Bo inaczej możemy któregoś dnia obudzić się w systemie totalitarnym. Minie jeszcze przynajmniej z 10 lat, kiedy nastąpi redukcja pokoleń i do głosu dojdzie właśnie młode, świeże pokolenie Polaków, które pogoni tych jednych, jak i drugich i zbudują nową partię. Pytanie tylko, jak dużo czasu minie, zanim przerodzi się ta nowa partia w kolejną Platformę albo PiS. Możecie się ze mną nie zgadzać co do tych porównań, więc wyjaśnijcie mnie w komentarzach. Adios. We'll be right back.